Wyjazdowa środa w Radiu Nadzieja. Magda Bochenek, witam Państwa już niestety na ostatnim naszym wejściu dzisiaj, 10 sierpnia. Ze mną Ola Gierwat i Jasia Zyzik, Centrum Informacji Turystycznej Łomża, oddział w Nowogrodzie. Witam Panie serdecznie. Witam Panie. I obiecałam już na początku, że będziemy jeszcze dzisiaj z Centrum Informacji Turystycznej rozmawiać, ponieważ nasze rejony są obfite, bardzo turystycznie, można tutaj dużo zwiedzać, oglądać, jeździć. I tutaj Panie właśnie w tym pomagają. Można znaleźć się na ulicy Sienkiewicza w Łomży, ale również w punktach w Nowogrodzie, w Piszu. Gdzie jeszcze, Olu? Znaczy, w Piszu znajdziemy kogoś innego, to są nasze centra sieciowe, ponieważ my promujemy nie tylko ziemię łomżyńską, ale całą krainę powieści z Narwi, to jest północno-wschodnia Polska. Zasięgiem też zahaczamy o kawałek Litwy, Białoruś docelowo. I w każdej z naszych takich krain, te główne krainy to Mazury Południowe, Kurpie Zielone, łomżyńskie powieści z Narwi, kraina Jeziora Zegrzyńskiego, Pradolina Bugojnursa, to tam gdzie Ciechanowiec między innymi jest. Suwalszczyzna, kraina jak baśń. Tam tworzymy centra sieciowe i tam w każdym takim nie centrum... Nie trzeba się bać, można jechać, zobaczyć, można jechać, czy faktycznie warto zwiedzać nasze rejony, warto zwiedzać, prawda? Ale co więcej, można od razu kupić bilety na poszczególne atrakcje, ponieważ to nie jest tak, że my jedziemy do Pisza i tam wszystko znajdziemy na miejscu. Te atrakcje często są porozrzucane po całym regionie. Wiele ośrodków, wiele miejsc, wiele firm jest wypromowanych, ale nie wszystkie. I czasami do tych atrakcji jest ciężko dotrzeć. W centrum informacji jest kompleksowa informacja na temat tego, nie tylko co można robić, ale też za ile i można kupić od razu bilet. I z takim biletem turysta idzie sobie pod wskazany adres o wskazanej godzinie, daje bilecik i jest obsłużony. I jest atrakcja. No właśnie, jedną z takich atrakcji jest gondola. Żeby było przyjemnie, to gondola nazywa się Nadzieja, tak jak nasze radio Nadzieja. Pływa również po naszej rzece Narew, nie tylko po Narwi, gondola. Jakbyście mogły powiedzieć kilka słów, gdzie tą gondolą można płynąć, kiedy można przyjechać, czy to jest drogi wydatek, ktoś by chciał właśnie popływać sobie? Gondolą można pływać codziennie, od godziny 12 do 17. Można płynąć na rejsy 40-minutowe. Dla dorosłych to jest koszt 15 zł, dla dzieci 12. Dla dzieci do 6 roku życia jest za darmo. I po prostu to gondola o każdej porze może wyruszyć nawet z 3-4 osobami, mieści ona 12 osób i można spokojnie sobie pozwiedzać krajobrazy nasze i popatrzeć również jak nie na naturę, tak i na ptaszki, bo różne można spotkać ciekawe, więc... Ja tylko doprecyzuję, że gondola pływa w dni słoneczne, ponieważ... Tak. Nie, no pogoda na pewno tutaj odgrywa rolę. W pozostałe dni oczywiście też może pływać, nawet jak będzie padało, pod warunkiem, że będzie zamówienie od grupy. Natomiast dla indywidualnych odpływa o każdej pełnej godzinie, od godziny 12 do 17 w dni słoneczne i to z wyjątkiem poniedziałku zwykle. Więc dzisiaj pewnie gondola nie pływa. Choć muszę powiedzieć, że tutaj pan burmistrz powiedział, że jak będziemy odjeżdżać, czyli nasze terenowe studio będzie odjeżdżało z Nowogrodu, zaświeci słońce. No i muszę Państwu powiedzieć, że ostatnie wejście Radia Nadzieja i to słońce się przebija. Ja nie wiem, czy oni nam tego celowo i na złość nie zrobili, naprawdę. Więc ja tutaj myślę, że z panem burmistrzem jeszcze będziemy rozmawiać. Uśmiechem tutaj zaraz to słońce przywołamy, natomiast jeżeli chodzi o gondolę, jest jeszcze możliwość zamówienia cateringu, prawda? Można sobie zajść do kaszy. Czyli można zjeść kolację na takiej gondoli? Oczywiście, można sobie zamówić coś w barze, jeżeli jest rejs na zamówienie, też możemy przygotować coś więcej. Kolejna sprawa, można też sobie troszeczkę popodglądać ptaki. Pożyczamy oczywiście specjalistyczny sprzęt, lornetki, lunety do podglądania ptaków, także... A można później jeszcze jakąś pamiątkę kupić, jak Można, oczywiście. Można z powrotem kupić na miejsce, ptaszki, do waszej... można kupić łyżeczki i nie tylko. Ja tu mam jeden taki widelec, ja sobie go zachowam. Dzisiaj obiecałam kolegom, że będę jadła nim obiad, więc dziękuję Będziemy bardzo nadziewać za kotlety. Albo placki kurpiowskie. Ponieważ jesteśmy w Nowogrodzie, to warto tutaj wspomnieć, wcześniej rozmawialiśmy z panią kierownik skansenu w Nowogrodzie o niedzieli na Świętego Rocha. Niestety już zabrakło nam czasu, żeby z panią kierownik o tym porozmawiać, więc może wy byście powiedziały kilka słów, kiedy warto przyjechać do Nowogrodu właśnie na niedzielę Świętego Rocha. Niedziela Świętego Rocha 21 sierpnia, to akurat niedziela. W godzinach popołudniowych oczywiście występy kapel ludowych, pokazy na pewno będą się wystawiać twórcy ludowi. Tutaj jeszcze a propos twórców ludowych, ja tak troszeczkę bym chciała uzupełnić to, co mówiła wcześniej moja szefowa w poprzednim wejściu. Jeżeli są twórcy ludowi zainteresowani wstawieniem w komis po prostu swoich prac, jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, więc prosimy o kontakt, ponieważ my sami tych twórców staramy się wyszukiwać, ale być może nie do każdego dotarliśmy. Także na niedzielę Świętego Rocha zapraszamy jak najbardziej do skansenu kurpiowskiego, a już wieczorem po zabawie zapraszamy również do nas, do karczmy portowej. Zapraszamy również do Nowogrodu
jako Centrum Informacji, ale w imieniu Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Nowogród, w imieniu Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury na rekonstrukcję Walka Nowogród, która w tym roku odbędzie się 28. Dokładnie tydzień po Niedzieli Świętego Rocha. Także tych imprez troszeczkę jest. Zresztą w Nowogrodzie bywa tych imprez sporo. Przecież mieliśmy też Dni Kurpiowskie, Kultury Kurpiowskiej były w czerwcu bodajże. Co roku jest też organizowany Dzień Świąteczny w gminie Nowogród. To akurat jest przed Bożym Narodzeniem, też taka fajna tradycja w tym mieście. Bardzo... Czyli dużo się dzieje w Nowogrodzie. Trochę się dzieje. Jest skans, są turyści, jest szlak schronów bojowych samodzielnej grupy operacyjnej Narew. Są dwie piękne rzeki. Ktoś się pokusił o to, żeby policzyć, ile jest właśnie schronów tutaj na terenie Nowogrodu? Ktoś się pokusił, ale szczerze mówiąc, ja do końca nie wiem. No bo tutaj właśnie chyba w tym rejonie jest najwięcej, prawda? Ale one biegną też tam w stronę Szablaka, dalej w stronę Łódź. Też na Grądy. Już taki zniszczony, to zarośnięty, ale też jest. Także nawet w Łomży właśnie polecamy, kiedy przychodzą turyści, polecamy im zwykle Piątnicę Drozdowo i Nowogród właśnie, że to są takie miejsca. Zachęcamy. Warto też wspomnieć o naszych atrakcjach, które posiadamy w barze. Mamy też atrakcje takie militarne, typu broń sportowa. Można strzelać? Tak, można strzelać. A to jest bezpieczne? Bezpieczne, jak najbardziej. Z łuku można postrzelać. Z łuku mamy indonezyjską dmuchawkę. Kurare. Co to takiego? Tak jak to w Afryce z takimi długimi drzwiami biegają. To taki tutaj. Po prostu trzeba przyjechać, polecamy, naprawdę. Dokładnie. Co jeszcze? Rowery oczywiście, rowery, Nordic Walking wspominałyśmy. Kajaki, kanu z silniczkiem, że jeżeli komuś jest troszeczkę ciężko. Chce się po prostu. Tak, albo czasami może sobie wrócić po prostu pod prąd, jest zawsze łatwiej. Także tego typu atrakcje. Sporo tego jest, naprawdę warto przyjść. Czyli można pływać spokojnie naszą Narwią, a Narew nie jest i Pisą, a Narew nie jest rzeką niebezpieczną, bo kiedyś. Czy Pisa jest bardziej taką rwącą bardziej rzeką? Bardziej Pisa. Pisa, jest tak? Jest rwącą rzeką, tak. Narew jest spokojniejsza, chociaż część ludzi się obawia z tego względu, że jest szersza po prostu, trochę dalej od brzegu do brzegu, ale jest rzeką spokojniejszą. I na tym odcinku z Łąży do Nowogrodu ona część początkowo w rzeczy płynie tam dosyć prosto, potem meandruje. Później jest taki fajny odcinek już za Szablakiem, kiedy ona dokładnie skręca, wpływa w las i aż do Nowogrodu, gdzie Pisa wpływa sobie do Narwi. Bardzo przyjemnie się pływa. Słuchajcie, gdzie można o tym poczytać? Gdzie można uzyskać informacje na temat Centrum Informacji Turystycznej w Łomży? Bo niewielu chyba wie, samych łomżyniaków, bo powiem szczerze, że próbowałam kogoś tam podpytać, a jest coś takiego? Gdzieś możemy uzyskać jakąś taką poradę? Gdzie można to zrobić? Ulica Sienkiewicza 10/17. Strona internetowa www.narwia.pl. Zapraszamy. Dziewczyny pomogą. Tak, pomożemy jak najbardziej. Dziękuję bardzo za spotkanie. Po raz kolejny w studiu, wyjazdowym studiu Radia Nadzieja. Niestety żegnamy się z Nowogrodu. Wychodzi powolutku słońce, robi się coraz cieplej, więc miejmy nadzieję, że ta pogoda będzie dzisiaj lepsza. Dzięki. I zapraszamy do Nowogrodu. Zapraszamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.